Witam wszystkich. Znajdujemy się w zespole szkół numer 1 w Malborku, w dzielnicy Kałdowo. Ja chciałam serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych i tych, którzy chcą poznać lepiej naszą szkołę, na dzień otwarty, który odbędzie się w czwartek, 17 maja o godzinie 17. Czeka Państwa na terenie naszej szkoły szereg miłych niespodzianek. Zapoznacie się z pracami dzieci. Będzie konkurs taki zabawa wiedzowy dla dzieci. Będą pokazane wszystkie najładniejsze prace naszych pociech. W ten sposób chcielibyśmy Państwu przybliżyć naszą szkołę i zachęcić do zapisywania dzieci do niej. Nasza szkoła istnieje już i prowadzi swoją działalność od września 1945 roku. Jest to szkoła z dużymi tradycjami i wieloma przez te wszystkie lata sukcesami. W ostatnich latach bardzo dużo zmieniło się, co można przyjść i zobaczyć. Mamy boisko szkolne z nawierzchnią sztuczną. Zmienił się w ogóle duży park zieleni, nowe gabinety, nowe albo i odnowione. I przy naszej szkole działa Stowarzyszenie Kałdowo, które właściwie nasza szkoła jest jego siedzibą. I w ramach tego stowarzyszenia pan Chomicz prowadzi drużynę piłkarską dla uczniów klas 1-3. Jak również na terenie naszej szkoły działa taki zastęp orlików prowadzony przez strzelców. To są uczniowie klas 4-6, uczestniczą w tych zajęciach. No jeszcze, jeżeli mogę się pochwalić, to z ostatniej chwili w zawodach lekkoatletycznych nasi uczniowie zdobyli medale w miejskich i w najbliższych dniach będą brali udział w zawodach powiatowych. No, mamy się czym pochwalić. Jest co obejrzeć u nas w szkole. Serdecznie zapraszam.